Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i już słuchajcie, patrzymy sobie na energię dnia dzisiejszego. Też możecie już powoli wybierać swoje przesłanie. Mamy przesłanie numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, więc dzisiaj wy wybieracie swoje przesłanko na dzień dzisiejszy. I już słuchajcie, patrzymy na energię dnia dzisiejszego. Co na dzisiaj nam chce się pokazać? Mamy, słuchajcie, asa monet i energię czwórki mieczy. Więc już słuchajcie, wszystko tutaj tłumaczę. Jeżeli chodzi o asa monet, jest to przepiękna energia nowych możliwości. Jest to fajny sposób, żeby zrobić coś nowego, zabrać się za coś, za co być może od dłuższego czasu nie mieliście czasu, ochoty. As monet też, słuchajcie, mówi mi o bardziej aktywnej pierwszej części dnia, ale widzę większość z was jakby na świeżym powietrzu, więc ktoś może z was właśnie pojechać na jakąś wycieczkę, ktoś z was może wyjść na spacer do ogrodu, natomiast tutaj bardziej mogą być właśnie takie pomysły, żeby gdzieś pojechać, może do parku, do lasu, na jakiś spacer, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Osoby, które dzisiaj nigdzie nie wychodzą, fajnie jakby przewietrzyły swoje pomieszczenie, otwórzcie okna, wpuśćcie troszeczkę świeżego powietrza. As monet też mówi o wiadomościach, mogą do was pisać właśnie teraz jakieś osoby, które są chętne z wami na rozmowę, więc tutaj jeżeli ktoś chce iść bardziej w kierunku towarzyskim, jakichś rozmów i ma na to czas, to jak najbardziej tutaj pokazuje się to w dobrym świetle. Też pokazują się tutaj fajne rozmowy, miłe rozmowy, komunikacja, no i też ogólnie fajny, przyjemny czas, w którym nie ma tak naprawdę do czego się doczepić. Jeżeli są tutaj osoby, które gdzieś siedzą, nie wiedzą co ze sobą zrobić, troszeczkę się nudzą, to właśnie ta karta podpowiada, że fajnie zacząć robić coś, na co od dłuższego czasu mieliście ochotę, czyli nie wiem, macie ochotę na ciasto, to fajnie sobie dzisiaj coś upiec, coś zrobić właśnie takiego, na co mieliście ochotę, ale zwyczajnie nie było na to wcześniej czasu. I jeżeli chodzi o drugą energię, mamy czwóreczkę mieczy, więc jest to czas, żeby pod koniec dnia troszeczkę bardziej odpocząć. Pod koniec dnia ogólnie wszyscy możemy odczuwać troszeczkę mniej energii, możemy czuć się bardziej senni, więc druga część dnia bardziej pokazuje się takiej energii troszeczkę ospałej. I tutaj właśnie bardziej spokojnej przede wszystkim. Więc druga część dnia większość z was może czuć większą ochotę i potrzebę pobycia w samotności. Niektórzy z was mogą mieć pełną głowę od wiadomości, od innych osób, więc ogólnie wieczór pokazuje się bardziej w takiej energii, gdzie chce się po prostu usiąść i zrobić coś tylko i wyłącznie dla samego siebie. Nie wiem, nawet przejrzeć internet, czy obejrzeć fajny film, przeczytać dobrą książkę, ale bardziej w odosobnieniu. Więc takie, słuchajcie, są na dzisiaj energie, moim zdaniem bardzo fajne, bo też wieczór przyniesie nam możliwość większej takiej też, bardziej też widzę jakby pod wieczór jakby więcej osób właśnie zaczęło też myśleć, analizować, gdzieś tam wspominać, więc też bardziej będzie to skupienie na myślach, emocjach, uczuciach niż na konkretnych działaniach. I jeżeli chodzi o przesłanko numer 1, wy macie do startu gotowy, ruszaj. Teraz jest doskonały czas na skok i złapanie pragnienia twojego serca. Przesłanie numer 2. Sprawdź dostępne możliwości, czas przyjrzeć się innym możliwościom, to dobry czas, aby dokonać zmian. Grupa numer 3. Fale powodzenia obmywają cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. I grupa numer 4. Ojcowskie uzdrowienie, twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z twoim ojcem lub, słuchajcie, z jakimś mężczyzną, który tutaj siedzi w waszej głowie. Więc tak to, słuchajcie, mi się na dzisiaj pokazuje i ja wam życzę wspaniałego dnia i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!